Siemaneczko, Rafalski z tej strony, witam Was z nowego miejsca. Znajdujemy się aktualnie w moim mini studio, a dzisiejszy materiał będzie dotyczył, moi drodzy, złożenia komputera dla widza, który jednocześnie też jest moim znajomym, co ciekawe. Dostarczył mi wszystkie części, listę części będziecie mieli w opisie. Troszkę sobie te części, tą listę razem korygowaliśmy. Ja byłem troszkę za niektórymi częściami, on za innymi. Finalnie w niektórych miejscach poszliśmy na kompromis i mamy to, co mamy. Także teraz przenieśmy się może do miejsca, gdzie będziemy składać kompa. No i dobra, słuchajcie, znajdujemy się już u mnie w salonie, w tym gabinecie, w którym przed chwilą byliśmy. Mam no mało miejsca, ciężko by było tam poskładać kompa. Mam tutaj już wszystkie części, zaraz Wam wszystko pokażę, co przyjechało i w międzyczasie opowiem Wam też, co się stało takiego. Podpowiem jeszcze tylko szybko, że chodzi o firmę kurierską. Przesyłka dojechała, ale czy w jednym kawałku, no to już niestety nie. No i okej, może omówimy sobie najpierw szybko też części, bo to, co widzieliście na przebitkach, to jedno, to, co będzie się działo, to drugie. Wszystkie części zamkniemy sobie w obudowie Crux Vaco w kolorze czarnym. Zajebiste są te drzwiczki na magnes z zawiasami. Jeżeli chodzi o podzespoły, to na cały sprzęt, na wszystkie komponenty kolega przeznaczył niecałe 4000 zł. I mamy tutaj, no, na szybko RTX-a 4060 z trzema wentylatorami 8 giga. Mamy Ryzena 5 5600X. Dokładnie. Mamy tu chłodzenie od Endorphi Fera 5, która myślę, że sobie spokojnie poradzi z schłodzeniem tego klocka. Mamy 32 giga RAM-u DDR4 od Lexara w taktowaniu 3600. Myślę, że to będzie spoko do tego procesora i ogólnie do tej całej bazy. Mamy, idąc dalej, zasilacz od Gigabyte'a P650 z certyfikatem 80 plus Gold. Do tego płyta główna, którą ja również posiadam w swoim kompie, to jest Aorus B550 Elite AX V2. Oczywiście nośnik pamięci, czyli Lexar 1 TB. Mamy tutaj Lexara NM620. Myślę, że klasycznie, jeżeli chodzi o dysk. No i pasta termoprzewodząca od Thermal Grizzly. Jedna z lepszych chyba, myślę, jakie używałem kiedykolwiek. Dobrze mi się sprawdza, dobrze odprowadza temperatury. Także co, ja się biorę do składania i widzimy się i słyszymy, jak już będę miał bestię poskładaną. Ej, słuchajcie, co jeszcze Wam muszę powiedzieć, bo to jest według mnie fajne rozwiązanie. Miałem już aplikować sobie pastę na procka i mówię, a będę się znowu tą szpatułką bawił, nie? A tutaj z pasty termoprzewodzącej, z pudełka, z tego woreczka, wypadła mi taka nasadzana końcówka. Nie wiem, czy to dobrze widzicie. O, teraz lepiej widzicie. Wypadła mi taka nasadzana, wkręcana końcówka na strzykawkę i po prostu, wiecie, rozprowadzamy sobie od razu równomiernie podczas wstrzykiwania pasty na procesor. Kurwa, fajna sprawa. Nie słyszałem o tym nigdzie jeszcze. O takim rozwiązaniu nie widziałem, nie słyszałem, także naprawdę zacna modernizacja, jeżeli chodzi o aplikację pasty. Naprawdę to też ciekawa rzecz, taka chciałem Wam pokazać. No i powoli tutaj składam, nie? Mam już dysk zamontowany, mam ramy zamontowane. Zaraz będę montował chłodzenie, tylko nałożę pastę. Płyta wędruje do obudowy. Do tego zasilacz podepniemy. A i co? No i karta graficzna i będziemy odpalać. Odpalać, dziada. No i słuchajcie, opowiem Wam, co się podziało z tą obudową nieszczęsną, bo planowo nie był to Crux Vaco, tylko jakaś tam chyba obudowa od MSI-a. Tu gdzieś Wam wyrzucę jej zdjęcie. No i jak już podzespoły przyjechały, kurier dojechał, w ogóle z kurierem to też była akcja, bo kolega specjalnie dopłacił tam chyba 15 zł na ekspresową wysyłkę. Kurier i tak nie wyjechał ekspresowo, wyjechał standardowo, pieniądze mu zwrócili, ale to już mniejsza.
No i jak już rozpakowywał wszystkie części, żeby sobie zrobić zdjęcie na storkę i w ogóle, no to zajrzał też do obudowy. Otwiera obudowę, no i mówi, że rozczarował się po prostu, jakby mu serce pękło, bo pierwszy raz składa takiego już lepszego kompa, można powiedzieć, i no i patrzy, a tam panel boczny, szklany w obudowie, no po prostu jak witraż kościelny, IKEA 1000 elementów, złóż to sam, no po prostu trachnięty, pobity, no naprawdę, jak to szkło hartowane, no posypało się konkretnie, tu gdzieś wam też wrzucę zdjęcia, no i troszkę się posmucił nasz widz kolega. Trzeba zachować trzeźwość umysłu, tak? Od razu zaczęliśmy kombinować, szukać, czy tutaj gdzieś po jakichś sklepach nie ma obudowy, jakiś sklep na sprzedaż, czy nawet używanej, czy coś. No i finalnie padło na to, że wybrał się kolega na wycieczkę do X-Comu, bo to był jedyny sklep w promieniu 100 km, który miał jakąś obudowę od ręki, za co serdecznie dziękujemy. X-Com Olsztyn, fajne chłopaki, fajny sklep ogólnie, ja zawsze z X-Comu zamawiam. To nie jest materiał promowany, ale jeszcze się na nich nigdy nie zawiodłem, także no trzeba było się szybko ratować. Poleciłem mu tutaj kruk z waku, z tego co mieli chłopaki, na szybko na miejscu przywiózł, dostarczył i działamy, składamy. Mam nadzieję, że będzie zadowolony. Wy też możecie napisać w komentarzu, co byście innego zrobili w tym projekcie, może jakieś inne podzespoły w podobnej cenie byście umieścili, jakieś inne podzespoły. No my finalnie doszliśmy do tego, to mu się bardzo podoba, zależało mu też na kilku rzeczach, które będą mu przydatne w animacjach, w renderowaniu, w innych tam rzeczach, także myślę, że mimo wszystko wyszło spoko. No i okej, jednostka złożona, wszystkie podzespoły sprawne na szczęście, więc czas odpalać maszynę. Szybka instalacja wszystkich sterowników, potem sprawdzenie BIOS-u i uruchomienie profilu XMP na ramach. I lecimy z tematem. Chciałbym tylko zauważyć, że klipy były nagrywane tym samym komputerem, więc odczyt FPS-ów może być zaniżony. Na pierwszy ogień CS2 w rozdzielczości 1080p na najwyższych ustawieniach. Rozgrywka płynna i przyjemna, średnio około 200 FPS-ów, to wynik bardzo zadowalający. Na drugą nóżkę testujemy GTA 5. Podobnie jak przy CS-ie, ustawienia 1080p i najwyższe. Benchmark wykazuje wyniki w granicach od 70 do około 100 FPS-ów. Standardowa rozgrywka razem z nagrywaniem ekranu to około 85 klatek w środku miasta. Tutaj akurat zaskoczenie, bo poza nagrywaniem ekranu FPS w mieście wskoczył nawet w okolice 110 klatek. Pozycja numer 3, Metro Exodus. Ustawienia tak samo jak u poprzedników, realistyczne pajęczyny i super efekty płomieni. Średnio około 80 klatek na sekundę, więc nie jest źle. Szybka walka z pinkiem sąsiada i zaraz przejdziemy do testu kolejnego tytułu. Kultowe klocki w połączeniu z shaderami zawsze robią wrażenie. Maksymalny render distance, jak i reszta opcji na full. Tutaj klatkarz dość dynamiczny, ale nie przeszkadza to w komfortowej rozgrywce. Zaraza. Stary dobry Wiedźmin 3 w połączeniu z ustawieniami Uber, włączonym ray tracingiem i włosami może dać w kość niejednej maszynie. W tym przypadku na takim combo około 50 klatek w zatłoczonym mieście to raczej nie najgorszy wynik, jaki można było uzyskać. I na koniec magiczne dziedzictwo Hogwartu. No tu akurat dość ciężka sprawa, bo ogólnie rozgrywka jest możliwa dość komfortowo, ale jednak najcięższa lokacja daje się we znaki. Około 39 klatek może być już problematyczne, ale patrząc, że gra nie jest jakoś bardzo dynamiczna, plus można posłużyć się generatorem klatek i podwoić ich ilość, no to nie ma tragedii. I to by było na tyle w tym materiale. Serdeczne dzięki za oglądanie, zostaw komentarz i pozdrawiam cieplutko Gabriela. Oby komputer służył dzielnie i jak najdłużej.